Cześć, z tej strony Arkadiusz Gabrych, firma Wicha. Dziś na kanale Montersów chciałbym zaprezentować Wam naszą nowość. Plecak narzędziowy Wicha. Pokażę Wam, jakie ciekawe i praktyczne rozwiązania zostały zastosowane w tym plecaku. Plecak sprawdzi się w momencie, kiedy wchodzicie na drabinę czy na dach, w momencie instalacji fotowoltaiki albo kiedy potrzebujecie wejść na czwarte piętro w bloku bez windy. Zawsze ręce są wolne. Górna część plecaka wykonana została z materiału poliuretanowego, który jest bardzo odporny na wszelkiego rodzaju zadrapania, uszkodzenia czy działanie wilgoci. Dolna część chroni narzędzia znajdujące się w środku przed brudem, zanieczyszczeniem, ale co najważniejsze przed wodą i wilgocią. Dodatkowo tą powierzchnię możemy w łatwy i szybki sposób wyczyścić. Mamy tutaj kilka punktów podparcia, dzięki czemu plecak stoi stabilnie na nierównych powierzchni. Z tyłu plecaka mamy tutaj miękki materiał, który dostosowuje się do krzywizn naszego kręgosłupa. Jest to materiał, który umożliwia nam odpowiednią wentylację naszych pleców. Ta dolna część jest poprowadzona nieco niżej i nachodzi na tą część z polipropylenu, dzięki czemu chroni nasze plecy przed obtarciem. To, co wpływa w znaczny sposób na komfort użytkowania, to szelki. Szelki są bardzo szerokie, dzięki czemu cały ciężar plecaka prawidłowo rozmieszcza się na naszych plecach. Tutaj zastosowane są otwory wentylacyjne, dzięki czemu również tutaj mamy odpowiednią wentylację. Diabeł tkwi w szczegółach. Zwróćcie uwagę, że szelki kończą się dodatkowym uchwytem. Jest to bardzo praktyczne i przydatne rozwiązanie. A jeśli już mówimy o uchwycie, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na uchwyt główny. Jest to dwukomponentowa rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego, pokrytego dodatkową wstawką gumową. To, co podnosi trwałość tego uchwytu, to również dodatkowe oprzycie wokół całego uchwytu. To, na co Wy zwracacie nam najczęściej uwagę, to są zamki. Dlatego, że wiele zamków w plecakach jest po prostu słabej jakości i bardzo szybko się zużywa. W tym plecaku zastosowaliśmy zamki klasy premium, produkowane przez firmę YKK. Co ciekawe, dwa zamki główne mają dodatkowy otwór, który może nam posłużyć jako zabezpieczenie do kłódki. Chciałbym również Wam zwrócić uwagę na trzy kieszenie zewnętrzne, do których potrzebujemy mieć szybki dostęp. Tutaj kieszeń ta górna świetnie sprawdzi się w przypadku na przykład przechowania telefonu komórkowego. Jest ona odpowiednio zabezpieczona. Druga kieszeń z przodu również jest odpowiednio wzmocniona i zabezpieczona. Jest tu sporo dodatkowego miejsca. Boczną kieszeń możecie wykorzystać pod kątem przechowywania mierników czy kamery termowizyjne. Zobaczcie. Otwieramy sobie kieszeń tą główną do 1/3 wysokości i mamy łatwy dostęp do każdego narzędzia znajdującego się w środku. To bardzo szybko docenicie w samochodzie, kiedy będziecie potrzebowali wyciągnąć pojedyncze narzędzia, a nie cały plecak. Plecak ma aż 77 różnego rodzaju kieszeni znajdujących się wewnątrz oraz 30 dodatkowych zaczepów zewnętrznych z tej i z tej strony. Są one kompatybilne z międzynarodowym systemem MOL. To jest takie rozwiązanie, gdzie możemy sobie podpiąć różnego rodzaju akcesoria i osprzęt dodatkowo do tego plecaka, dzięki czemu możemy go bardziej spersonalizować. Wracając do dwóch głównych kieszeni. Jeśli je otworzymy, zwróćcie uwagę na stabilność plecaka. Z zewnątrz stabilność, natomiast wewnątrz świetna organizacja narzędzi. Plecak oferowany jest w dwóch wersjach wyposażenia. W wersji elektrycznej, gdzie znajdziemy 28 elementów, oraz w wersji mechanicznej, gdzie znajdziemy 43 elementy. Ta prezentowana przez nas to wersja z wyposażeniem elektrycznym. Pojemność wynosi 34 litry. To, co mnie bardzo mile zaskoczyło w tym plecaku, to jego waga. Sam plecak
waży jedyne 3,7 kg. Znajdziemy tutaj wszystkie niezbędne narzędzia, zestaw wkrętaków Soft Finish z izolacją VDE, gdzie ta izolacja jest również wykonana w technologii Slim. Jest tutaj poręczny wkrętak i kompaktowy Pocket Max. Mamy podstawowy zestaw szczypiec, obcinaki boczne, kombinerki oraz płaskoszczypy, uniwersalny ściągacz izolacji. Mamy przymiar dla elektryków Long Life Electric i tutaj odsyłam do innego filmu na kanale Montersi, gdzie prezentuję ten przymiar. Na wyposażeniu jest również poziomica dla elektryka z możliwością wyznaczenia 4 puszek w jednej linii. Uzupełnieniem zestawu jest zestaw imbusów. Co ciekawe, większość imbusów produkujemy w naszej fabryce w Gdańsku. Plecak ma też sporo dodatkowego miejsca na inne narzędzia, osprzęt czy elektronarzędzia. To, na co znowu zwracali uwagę użytkownicy końcowi, to dodatkowa kieszeń, w której można by było przechowywać laptopa czy też wrażliwe dokumenty. Co istotne, ta kieszeń jest odpowiednio zabezpieczona od narzędzi znajdujących się z przodu. Jeśli szukasz więcej informacji na temat tego plecaka, bądź też chcesz go po prostu kupić, zapraszam na stronę montersi.pl. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do komentowania i napisania, co Wam spodobało się w tym plecaku. Do zobaczenia.